Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj sprawdzę trzy stare ogniwa 18650. Dwa ponad 10-letnie pochodzące z demontażu baterii od laptopa oraz trzecie zielone, które ma około 8 lat. Dwa najstarsze od kilku lat nie były używane i ładowane. Pierwszy test wykonany zaraz po demontażu. Pomiar rezystancji wewnętrznej testerem dał następujące wyniki. Najstarsze nieużywane ogniwa 90 do 100 mini-ohm. Najnowsze i używane około 34 mini-ohm. Następna próba to pomiar rezystancji wewnętrznej metodą spadków napięcia. Na początek pomiar napięcia bez obciążenia. Wyniki nie wskazują na uszkodzenie żadnego z ogniw. Następnie pomiar z obciążeniem rezystorem 6 ohmów i 3 ohmy. Na starszych ogniwach spadki napięć są znacznie wyższe niż na nowszym ogniwie. Świadczy to o wyższej rezystancji wewnętrznej typu. Na koniec pełny test, rozładowanie i naładowanie ogniwa testera. W tabeli zostały zebrane wyniki pomiarów i wyliczona rezystancja wewnętrzna. Jak widać, rezystancja wewnętrzna mierzona dwoma metodami dała różne wyniki. Nie wiem, w jaki sposób tester dokonuje pomiarów. Być może czas obciążenia jest zbyt krótki i to wpływa na wynik. Więcej informacji może dać pomiar pojemności. W przypadku ogniwa pomarańczowego ta pojemność jest już bardzo niska. Czerwonego ogniwa jeszcze akceptowalna dla niektórych zastosowań. Zielonego najlepsza, chociaż i tak daleko od fabryki, która wynosiła 2100 mAh. Jeśli film się podobał lub był przydatny, proszę o łapkę w górę. Zapraszam także do subskrybowania kanału oraz komentowania. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia.